Dzisiaj pokażę Wam, w jaki sposób tworzymy reklamę na Facebooku krok po kroku. Po prostu nagram ekran i będzie to wszystko widoczne. Co pokażemy? Oczywiście w jaki sposób wybiera się cel reklamowy, jakie one mają znaczenie, w jaki sposób wybieramy grupę odbiorców i co tam możemy w ogóle na tym etapie poustawiać i jak się tworzy kreacje reklamowe. Odpuszczę sobie tutaj robienie jakichś opisów, grafik i tak dalej. Nie o to chodzi, tym się nie będę zajmował, natomiast chcę pokazać po prostu, gdzie klikać, żeby było po prostu osobom początkującym łatwiej. Od razu nadmieniam, że nie będę tłumaczył za bardzo tych rzeczy koncepcyjnych, czyli jak wpleść reklamę, jaki schemat zastosować dla jakiego biznesu albo działania. To nie dzisiaj. Te tematy się pojawią wkrótce w moim kursie online, który będzie za chwilkę bardzo mocno przemodelowany, właśnie o takie moduły. Na zasadzie tu masz gotową strategię i ją zastosuj, to będę robił w lutym 2022. Natomiast o tym też później. Teraz wskakujemy przed komputer i jeszcze jedna uwaga: jeżeli będą jakieś linki, o których mówię, to postaram się je też zalinkować w opisie posta, żeby po prostu było łatwiej. To co, zaczynamy? Dobra, ja bym zaczął na początku w ogóle od tego, jak wejść do menedżera firmy, bo wiem, że to już jest generalnie często duży, duży problem i jednym z prostszych sposobów na przejście do menedżera firmy jest po prostu wejście na główną stronę Facebooka, czyli na facebook.com i teraz w lewym menu, które tutaj widzicie, zaznaczam siebie, są skróty. Może być tutaj manager reklam. Jeżeli go nie znajdziecie, to starczy zrobić zobacz więcej i gdzieś w tych skrótach prawdopodobnie menedżer reklam się pojawi. To jest pierwszy sposób na przejście do menedżera reklam. Drugi, jeżeli korzystamy z Facebook Business Suite, też nie jest trudne. bym powiedział, że jest całkiem spoko. Wchodzimy generalnie we wszystkie narzędzia w tym naszym menu i szukamy tutaj również menedżera reklam. Jest też opcja zmodyfikowania skrótów w Business Suite, tak jak ja sobie tutaj zrobiłem, czyli mamy menedżera reklam w skrócie. Więcej na temat Business Suite jest w zalinkowanym materiale. Teraz nie przedłużając, bo już wiemy, jak menedżera reklam znaleźć, wchodzimy do menedżera reklam i sobie omówimy jego interfejs. Rozpocznijmy od omówienia interfejsu menedżera reklam. Tutaj mała uwaga: ten interfejs może się zmieniać, on się zmienia na skutek zmian oczywiście w Facebooku. I może też być tak, że to co widzę ja, wy możecie widzieć zupełnie inaczej, bo macie troszeczkę inną wersję interfejsu. Natomiast co do zasady, pewne elementy będą zawsze podobne bądź wręcz takie same. Jeżeli miałbym zacząć omawianie, no to zacznijmy od tego naszego głównego okna, które nam się rzuca w oczy, w którym widzimy oczywiście nasze kampanie reklamowe. To jest pierwszy widok, który zobaczymy, czyli zobaczymy. Kampanie reklamowe. W ten sposób jaki je nazwiemy, tak będą się nazywały. Zobaczymy ich status, czyli czy to jest wersja robocza, tak jak tutaj widzicie, czyli to jest kampania nieopublikowana, ona jeszcze nie była aktywna, czy ona jest wyłączona, czyli po prostu jest wyłączona kampania, zrobiliśmy to sami, przekładając taki piękny pstryczek, elektryczek. Bądź czy kampania jest w fazie uczenia się, albo czy jest to kampania aktywna. Status widzimy zawsze w realizacji. Jak widzicie, to jest też kilka innych kolumn, teraz ich nie będziemy omawiać, natomiast je możemy też w pewien sposób modyfikować i jeżeli tylko reklamy są aktywne, to zobaczymy tutaj wyniki. Kolumny są oczywiście w różnych konfiguracjach i część z tych konfiguracji jest predefiniowana, czyli możemy na przykład przełączyć się na ustawienia kampanii, wtedy widzimy oczywiście na przykład, tak jak w tym wypadku, jaki jest cel tej kampanii. Możemy też sprawdzić, jakie były aktywności, czyli reakcje, zapisania posta i tak dalej. No oczywiście najczęściej, jeżeli zaczynamy, no to wystarczy na ten wyniki domyślny zupełnie widok. Natomiast kiedy już analizujemy kampanię, no to też te kolumny trzeba czasami zmodyfikować, w szczególności jeżeli chodzi o e-commerce. Mamy też pewne menu, które nam pozwala delikatnie zarządzać kampaniami. Ja, prawdę rzekł, z całego tego menu korzystam najczęściej z jednej opcji, czy jeżeli zaznaczę kampanię bądź yy, zestaw reklam, bądź reklamę, mogę ją po prostu powielić bądź skopiować. To jest bardzo fajne, ułatwia nam po prostu zarządzanie kampaniami. No i mamy też piękny przycisk utwórz, który tworzy nową kampanię reklamową. Co jeszcze powinniśmy wiedzieć? Kiedy analizujemy wyniki, powinniśmy wybrać odpowiedni okres, czyli jak widzicie, ja tu mam zaznaczony okres od 1 do 11 stycznia 2022 roku. I dlaczego o tym mówię? Ponieważ czasami jest tak, że chcemy zobaczyć wyniki z kampanii, którą ruszyliśmy, i tych wyników nie ma w panelu reklamowym. Najczęstszym błędem tutaj jest właśnie po prostu zaznaczenie nie tego okresu, o który nam chodzi, czyli na przykład kampanię byśmy ruszali od 5, a my mamy wybrany okres czasu od 1 do 4 stycznia. Wtedy logicznym jest, że w tym okresie kampania nie była aktywna, więc tych wyników nie będziemy widzieć. Także na to warto zwrócić uwagę. Ale to nie wszystko, ponieważ menedżer reklam jest dużo bardziej rozbudowany. Teraz nie będziemy całości omawiać, oczywiście. Ale mamy jeszcze takie menu boczne, całkiem fajne. W którym po pierwsze możemy się przełączyć pomiędzy różnymi menedżerami reklam, bądź też raczej w tym miejscu pomiędzy menedżerami firmy którymi zarządzamy po prostu, ale też, zwinę to menu, bo ten widok jest domyślny, mamy coś takiego jak wejście we wszystkie narzędzia. Tutaj są ogólnie narzędzia Facebooka, z których korzystamy. Najczęściej będziemy korzystać z menedżera zdarzeń, tutaj się nam kryje Facebook Pixel, z ustawień firmowych, czyli wszystkie możliwe dostępy i oczywiście z odbiorców. Tutaj będziemy tworzyć pewne rodzaje grup odbiorców, bądź niestandardowych, bądź odbiorców podobnych. Warto też od razu nadmienić, że jeżeli szukamy faktur, to pojawiają się one w zakładce rozliczenia. Aha, jeszcze zanim będziemy tworzyć kampanię, jedna mała uwaga. Tak jak możemy zarządzać kilkoma menedżerami firmy, możemy mieć dostęp do kilku bądź nawet kilkunastu kont reklamowych. Dlatego, kiedy wchodzimy do menedżera reklam, powinniśmy się upewnić, że jesteśmy na prawidłowym koncie reklamowym. Jak to sprawdzamy? Otóż, w lewym górnym rogu Obok napisu kampanie mamy napis jeszcze takie menu rozwijane, gdzie wy widzicie napis konto testowe i pewien numerek. To jest nazwa i numer konta. Jeżeli byście się logowali na nie to konto i chcecie się przełączyć, to po prostu wystarczy kliknąć strzałkę, rozwinie nam się dodatkowe menu i w tej sytuacji możemy wybrać konto reklamowe, bądź też przeszukać po prostu dostęp do wszystkich kont reklamowych i wybrać to, o które nam chodzi. Tworzenie kampanii. Rozpoczynamy od kliknięcia zielonego przycisku, który znajdujemy w, z lewej strony ekranu, tak bardziej w górnym rogu. I to jest zielony przycisk utwórz. Kliknę go teraz. Jak widzicie, pojawiło się tutaj dodatkowe okienko, w którym mogę wybrać cel reklamowy. Teraz też uwaga. To jest jeszcze, nazwałbym to stary widok celów reklamowych. Ich jest całkiem sporo. W tej chwili Facebook wprowadza uproszczone cele reklamowe, będzie ich po prostu mniej. Akurat na tym koncie nie mam tej funkcji jeszcze włączonej. Pojawiła się ona na kilku moich kontach. W przyszłości ma być wprowadzana na wszystkim. Czy to będzie nam wiele zmieniać? Nie, ponieważ podstawowe cele będą podobne i te cele, które widzicie, będą się kryć w większych celach reklamowych. Natomiast ogólnie na temat celów reklamowych mam dość obszerny materiał i bez problemu go tutaj linkuję. Jeżeli jesteście zainteresowani, zainteresowani tym, jakie cele reklamowe wybierać i dlaczego, to ten materiał linkuję. I jest on na YouTube moim. Teraz tak, jeżeli chodzi o cele reklamowe, żebyśmy tak to też pokrótce sobie omówili, kiedy zaczynamy, to prawdopodobnie będziemy korzystać z. Trzech podstawowych celów reklamowych. Najbardziej popularnym, który jest naprawdę świetny, to jest cel Aktywność. Cel Aktywność daje nam możliwość promowania postów, czyli będziemy tam mieli więcej polubień i lajków. Zresztą zaraz to wam pokażę, bo tych celów jest kilka, one się pojawiają tutaj. Możemy stworzyć kampanię na polubienie strony, czyli tam będziemy mieli za chwilę więcej obserwujących, bądź też na wyrażenie reakcji pod wydarzeniem, które mamy. To są podstawowe funkcje. Za chwilę będziemy tworzyć właśnie kampanię na aktywność dotyczącą posta. Drugi często wybierany cel to jest ruch. I z niego najczęściej korzystamy, kiedy promujemy na przykład wpisy blogowe, ponieważ ruch kieruje w większości przypadków na stronę internetową bądź też jednym z, jedną z opcji w tym celu jest po prostu tworzenie albo raczej przekierowanie do Messengera. Czasami y, korzystamy z tego celu też kierując na przykład ludzi do sklepu, bądź też na landing page jakiś y, konkretny, który będzie dotyczył zapisu na jakąś konferencję. Ja w tej sytuacji bym wolał jednak wybrać konwersję, ale o tym za chwilę. Jest jeszcze jeden cel, który też całkiem fajnie się sprawdza, to jest zasięg. Zasięg po prostu ma wyświetlić reklamy maksymalnej liczbie osób, i jest też to cel fajny, ponieważ możemy tutaj określić, ile razy reklama ma się w danym okresie wyświetlać danej osobie. Mówiąc wprost nie wykończymy po prostu człowieka zbyt dużą ilością reklam. To jest cel dość specyficzny, wykorzystujemy go na przykład w remarketingu bądź wtedy, kiedy chcemy dotrzeć do maksymalnej ilości osób po prostu w danym okresie czasu i w danym budżecie. Cele, które są też bardzo użyteczne, ale one wykona, wy, wymagają troszeczkę więcej pracy, żeby z nich skorzystać, to są konwersje i sprzedaż z katalogu. Konwersje są celem uniwersalnym. Wykorzystuję je m.in. w promocji wydarzeń, gdzie potrzebujemy maila kogoś, czyli kierujemy na landing page, tam jest jakiś zapis na wydarzenie w zamian za e-mail, bądź też potrzebujemy jakiegokolwiek kontaktu albo włożenia do koszyka w sklepie. Wtedy działają świetnie konwersje. To jest jeden z moich ulubionych celów reklamowych i jeżeli byśmy utworzyli dwie kampanie, które mają nam zdobyć e-mail, jedna konwersja, druga ruch, to konwersje będą prawdopodobnie lepszą kampanią, nawet nieprawdopodobnie będą na 100% lepiej działały, natomiast wymagają zdefiniowania konwersji. Czyli musimy dodać na naszej stronie internetowej zdarzenia, które mówią: OK, wszedłeś na tą stronę, więc to jest strona potwierdzenia zapisu, to jest nasza konwersja. Nie jest to ewidentnie temat dla osób, które zaczynają, ponieważ no się prawdopodobnie pogubimy. Natomiast warto wiedzieć, że ten cel jest i potrafi być świetnym celem. Kolejny cel to jest sprzedaż z katalogu. Też genialny cel w sklepach. Dzięki któremu jesteśmy w stanie docierać z produktami naszymi, z, na, z naszego sklepu internetowego, do osób, które teoretycznie są nimi zainteresowane. I to robi sztuczna inteligencja Facebooka. Mamy tutaj, w zasadzie nie musimy praktycznie takiej reklamy targetować. Ona będzie sobie działać sama na bazie tego, co mamy w sklepie i co użytkownicy szukali w innych sklepach. Ewidentnie świetna reklama. Z reklam, które tu jeszcze mamy i celów, które mamy, oczywiście warto wspomnieć o pozyskiwaniu kontaktów. Ja najczęściej wykorzystuję ten cel, kiedy tworzę ten predefiniowany formularz, gdzie pozyskujemy po prostu dane kontaktowe. To jest całkiem fajny cel. Natomiast on też, żeby był efektywny, wymaga spięcia z jakimś systemem, który te kontakty automatycznie pobiera. Czyli na przykład jakimś CRM-em, systemem do zarządzania relacjami z klientem. Natomiast tak jak powiedziałem na początku, prawdopodobnie będziemy wykorzystywać cel aktywność, ruch i być może zasięg. Dobra, w tej chwili pora utworzyć kampanię z celem aktywność. Jak widać wybrałem tą opcję. Wchodzimy w aktywność dotyczącą posta i robimy kontynuuj. Pierwsze co powinniśmy zrobić to zdefiniować nazwę kampanii. Nazewnictwo i struktura konta to jest troszeczkę inny temat niż dzisiaj, natomiast ja bardzo często, albo inaczej i tak chcę, aby te Nazwy kampanii coś sugerowały, czym to jest i co ma robić, więc można na przykład przyjąć nazewnictwo, które będzie pojawiało się, ten, będzie działało w ten sposób. Aktywność, czyli to jest po prostu cele reklamowe Posty na Facebooku. No i teraz wiem, że tutaj mam kampanię, w której będę promował posty na Facebooku. I tyle. Jest to dość czytelne. Będzie taka kampania też bardziej czytelna w tym głównym widoku menedżera reklam. Kolejne co tutaj mamy to szczególne kategorie reklam, i czasami jest tak, że nasza reklama to może być kredyt, to może być reklama zatrudnienia nieruchomości, bądź tematów wyborczych i politycznych. I niestety, jeżeli wpadniemy w tego typu kategorie, no to nam się dzieje kilka rzeczy. Z tego co widzę, to kampania jest mniej efektywna, bo niestety powpadałem ostatnio i w zatrudnieniu, i w nieruchomościach, jeżeli chodzi o kampanię. Opcje targetowania się mi nagle powyłączały, niektóre działało to nie fajnie. No i druga rzecz jest taka, że aby tworzyć takie kampanie musimy być zweryfikowani. I trzecia rzecz jest taka, że wydatki z tych kampanii są jawne. Po prostu możemy wejść w bibliotekę reklam na Facebooku i sprawdzić ile dane fanpage na tego typu tematy wydał kasy. Informacje o kampanii. No w tym polu w zasadzie w tej chwili nic nie robimy, mamy tylko, że typ zakupu to jest aukcja, że cel kampanii to jest aktywność dotycząca posta, czyli generalnie to co wybraliśmy, możemy ewentualnie ten cel jeszcze w tej chwili zmodyfikować, tego nie będziemy robić, przejdziemy po prostu sobie dalej. Czasami jest, są to jakieś dodatkowe opcje do zrobienia. Jak akurat w tej chwili limit wydatków kampanii, czyli możemy na przykład zdefiniować, że ta kampania nie będzie mogła wydać więcej niż x złotych i po prostu po tym czasie się wyłączy. Szczerze rzecz, że bardzo rzadko z tego korzystam. Testy AB. Chcemy sprawdzić na przykład dwa cele w podobnej grupie albo dwa zestawy reklam w innych grupach reklamowych. W innych grupach odbiorców. Generalnie na początku raczej tego nie będziemy wykorzystywać. Ja powiem szczerze, że przeważnie nie korzystam z testów AB, a jeżeli coś testuję, to w trochę inny sposób, na przykład tworząc różne zestawy reklam z konkretnymi budżetami, nie korzystam najczęściej z testów AB, które tutaj nam daje Facebook. Optymalizacja budżetu kampanii. Tutaj nie wiem, jak to najprościej wytłumaczyć, ale w ogromnym skrócie. Jeżeli mamy tę opcję wyłączoną i mamy. Jeden zestaw reklam, tylko i na, na poziomie zestawu reklam ustalimy budżet, np. 20 zł dziennie, no to ten zestaw reklam będzie pobierał 20 zł dziennie. Jeżeli natomiast miałbym tutaj w tej konkretnej kampanii trzy zestawy reklam, bo na przykład testuję trzy grupy odbiorców, to mogę włączyć optymalizację budżetu kampanii, ustawić kwotę na przykład 50 zł dziennie, i to wtedy Facebook zadecyduje. Który z zestawów w jaką kwotę dostanie? Czyli pierwszy zestaw może dostać 14 zł, kolejny może dostać 35 zł, a ostatni 0. Czyli generalnie to jest sztuczna inteligencja Facebooka testuje zestawy reklam i dynamicznie przypisuje tam budżet. Analogicznie, gdybym y, miał jednak tak jak teraz, czyli to ja decyduję o budżecie, to mogę na przykład zarządzić w ten sposób, że dwa zestawy reklam mają po 20 zł, a jeden 10. Kiedy i jak z tego można korzystać? Ano, na różne sposoby, bo to troszeczkę zależy od preferencji tego, co robimy. Natomiast w ogromnym skrócie, mówię tylko o swoich doświadczeniach, bo też część osób działa zupełnie inaczej. Ja bardzo chętnie korzystam z optymalizacji budżetu kampanii, kiedy testuję różne grupy odbiorców, a w przeciwnym razie, jak zarządzam czymś ręcznie, bo już wiem, która działa lepiej, a która gorzej, no to po prostu optymalizacji budżetu kampanii nie stosuję. Przyjmijmy, że na starcie raczej będziemy korzystać z takiego ustawienia domyślnego, czyli ta optymalizacja budżetu kampanii jest wyłączona i na samym starcie nam absolutnie to wystarczy. Klikamy to takie piękne niebieskie dalej. I to, co tutaj widzimy, to już jest zestaw reklam. Omówimy sobie wszystkie pola i na początku, tak, tak patrząc w ogóle na to, to proszę zwróćcie uwagę, na coś takiego jak charakterystyka grupy odbiorców i szacowane wyniki dziennie. Tutaj Facebook stara się przewidzieć, jak duża jest grupa odbiorców, do której trafiamy, czyli my ją będziemy zawężać, za chwilkę to będzie widoczne, i jakie wyniki dzienne w danym budżecie jesteśmy w stanie osiągnąć. I tutaj widać, że daje zasięg od 2,4 do 7 tysięcy osób i aktywności związanych z postem od 170 do 492. Przy budżecie 22 zł. Bym powiedział, że dość optymistyczne szacunki tutaj ma przy tym budżecie, bo raczej bardzo optymistyczne, ale okej, okay, przyjmijmy, że to jest całkiem sensowne, i oczywiście mamy też wielkość grupy odbiorców. Okay. Do tego jeszcze wrócimy. Teraz tak, znowuż nazwa zestawu reklam. Temat też mógł, można podejść naprawdę różnie, bo tutaj możemy albo definiować grupę, albo pokazywać, co generalnie reklamujemy. Możemy zostawić to domyślnie. Ja w tej chwili zostawiam to po prostu domyślnie, ponieważ przejdziemy do czegoś, co jest ważniejsze, mianowicie tej pięknej sekcji, która się nazywa budżet i harmonogram. Jakie my tu mamy możliwości? Po pierwsze, możemy wybrać pomiędzy budżetem dziennym, domyślnym i całkowitym. Budżet dzienny. Mówi Facebooku, wydawaj określoną kwotę. W tej chwili to jest domyślne 22 zł dla tego celu reklamowego. I nie kończ, bo nie mamy daty zakończenia. Budżet całkowity, mówi nam o tym. Facebooku w tym określonym czasie wydaj taką i taką kwotę. Ok. Natomiast na szczęście jest tak, że jak wybierzemy budżet dzienny, na którym ja najczęściej operuję. Po prostu bardzo lubię budżet dzienny, on jest w przypadku optymalizacji kampanii wygodnym w zarządzaniu. To i tak sobie definiuje datę zakończenia takiej kampanii, czyli mogę ją na przykład puścić na mniej więcej tydzień. Tutaj czasami też pojawia się pewien błąd. Data rozpoczęcia jest z przeszłości. No mam 17.19, zacząłem omawiać to chwilkę wcześniej. Trochę czasu minęło, teraz widać, że start mam na 17.11, a nie da się startować wstecz, więc tylko zresetujemy tą datę i będzie OK. Przechodzimy niżej do grupy odbiorców. I to tutaj definiujemy te najważniejsze z naszego punktu widzenia rzeczy, czyli naszą grupę odbiorców, zaczynając od lokalizacji. Tutaj możemy tak naprawdę wrzucać miasta. Na przykład wybieram Gorzów Wielkopolski z jakimś konkretnym promieniem od 17 do 80 km. Ok, tak wygląda moja grupa. Jak widać, moja grupa też się zmniejszyła. Zmniejszyła bo wtedy wcześniej była cała Polska, możemy dawać całe województwa, na przykład zachodnio-pomorskie, starczy zacząć wpisywać, jak widzicie i w tej chwili co by się działo, moja reklama gdybym ją ruszył i puścił, byłaby imitowana w całym zachodnio-pomorskim oraz w Lubuskim. Warto też jeszcze sprawdzić w lokalizacjach co się dzieje tutaj u góry, bo mamy też jak zwykle kilka opcji. Wydaje mi się, że jednymi z najczęstszych, to jest ta domyślna, czyli osoby, które mieszkają w lokalizacji albo niedawno w, na tym obszarze się znajdowały, bądź też, jeżeli to jest naprawdę skierowane tylko i wyłącznie do, do mieszkańców, to są osoby mieszkające w tej lokalizacji. No generalnie, teoretycznie, jak wybiorę opcję drugą, to ona nam powinna też troszeczkę grupę odbiorców zmienić. Jak widać, zmieniło się niewiele, o ile cokolwiek. No minimalnie ta szacowana wielkość grupy, ta dolna nam się zmniejszyła, górna praktycznie nie, natomiast warto mieć na uwadze, że możemy też to modyfikować. Jak już widzimy w tej chwili idziemy na Wielkopolskę, na województwo zachodniopomorskie i na Gorzów Wielkopolski. Kolejną rzeczą, którą możemy sobie zmienić, to jest wiek i to też będzie miało bardzo duży wpływ na to, w jaki sposób będziemy mieli zdefiniowaną grupę docelową. Przyjmijmy, że mamy grupę docelową troszeczkę jednak młodszą, w wieku 20 do 44. Widać, że nam się grupa docelowa bardzo mocno zmniejszyła. Możemy też wybrać płeć, zróbmy reklamy na kobiety. Mamy znowuż mniejszą grupę. No i w ten sposób określiliśmy obszar i demografię. Natomiast to i tak jest dopiero początek tego, co możemy zrobić, ponieważ targetowanie może być fajniejsze. I to, co mamy w zanadrzu, to są dwa rodzaje tak naprawdę targetowania. To, które teraz omówimy, to jest. Targetowanie po zainteresowaniach, zachowaniach bądź jak widać demografii i to jest absolutna podstawa. Jak do tego tematu podejść? W ogóle warto sobie chociaż raz wejść, wkliknąć w przycisk przeglądaj i zobaczyć co w ogóle tam się kryje. Jaki mamy na przykład poziom wykształcenia, który nie działa na przykład na, wyniku, na Facebooku najlepiej, ale jakie mamy na przykład zainteresowania, na przykład osoby zainteresowane architekturą. W większości natomiast przypadków będziemy działać troszkę inaczej, czyli tu mamy tak naprawdę wyszukiwarkę. Mogę na przykład stwierdzić, że robię warsztaty z medytacji. Teraz chwilka, twoja chwila prawdy, czy takie zainteresowanie jest. Ono jest, ale nie wskoczyło, dopiero widzicie ile czasu trwało, zanim ono nam wskoczy. No i będę teraz trafiał do osób, które są zainteresowane medytacją na tym terenie. Tu się stara, dodają też ciekawe rzeczy, ponieważ mamy w tej chwili też propozycję Facebooka. I y, moja rada jest taka, jeżeli mamy jakieś zainteresowania, to możemy je grupować w takie dość podobne do siebie treści, ale niezbyt odjechane. Jeżeli mamy medytację, no to mamy być może jeszcze ta joga by nam pasowała, albo nawet y, nie wiem co jeszcze, bo teraz robię to na, na żywo. Natomiast gdybyśmy mieli zrobić drugą grupę, zupełnie odjechaną, to czasami lepiej jest zrobić kolejny zestaw reklam i po prostu testować te różne zainteresowania. To jest podstawowy sposób kierowania reklamy, który mamy, ale to nie jest sposób jedyny. On nadaje się naprawdę świetnie na początek, ale mamy jeszcze drugi sposób targetowania. Tutaj troszkę wyżej, jesteś tak jak grupy niestandardowych odbiorców. To już jest opcja, bym powiedział, średnio zaawansowana, jeżeli chodzi o reklamy, ponieważ najpierw te grupy może, musimy sobie stworzyć, ale jak mamy je stworzone, to zaczyna się robić nam naprawdę fajnie, ponieważ mamy przede wszystkim grupy niestandardowych odbiorców. Ja sobie kilka ich zdefiniowałem, na przykład osoby, które były na stronie internetowej albo na fanpage. To są bardzo dawno nieaktualizowane grupy, więc one tutaj nie będą nam najlepiej działały, ale możemy, tak w ogólnej zasadzie. Wyciągnąć od Facebooka dane na przykład na temat osób, które były w ciągu roku na naszym fanpageu bądź Instagramie, a w przypadku strony internetowej, jeżeli mamy tam osadzony kod Facebook Pixel, to jest maksymalny okres czasu 180 dni. Kiedy to wykorzystujemy? Kiedy tworzymy tak naprawdę remarketing. Inny sposób targetowania to są grupy podbiorców, odbiorców podobnych. I te z kolei grupy wykorzystujemy zamiennie z zainteresowaniami albo testując zainteresowania kontra grupy odbiorców podobnych. Czy w tej chwili mógłbym wybrać grupę odbiorców podobnych do fanpage'a? Nazwane jest 1% Szemrugłowski Fanpage, czyli to jest 1% populacji w kraju, który jest podobny do moich odbiorców. On też nam wpłynął bardzo mocno tutaj na to, co się dzieje. Jak widać, tych osób nie ma zbyt wielu, bo to jest tylko 1%. Lepiej byłoby to targetować na całą Polskę. Natomiast co do zasady, ja bardzo często tworzę kampanie całe, w których testuję na przykład jakąś grupę odbiorców podobnych. Dwa czysta to byłaby za mała grupa, wolałbym mieć tutaj 230 tysięcy na, na, tak naprawdę osób, e, zainteresowania i nawet tworzę kampanię remarketingową typowo, czyli bawimy się właśnie tymi wszystkimi elementami, które mamy i powielamy ewentualnie zestawy reklam. Odbiorców myślę, że mamy całkiem fajnie omówionych, no to możemy polecieć dalej. Umiejscowieniem. Zachęcam, żeby na początku korzystać z automatycznego. Po prostu Facebook wyświetli tą reklamę tam, gdzie ma najlepsze wyniki. I bardzo często będzie to, na przykład, ten główny feed na Instagramie, albo raczej na Facebooku, w zależności od tego, gdzie mamy naszą grupę docelową. I to powinno działać. Natomiast, jeżeli z jakichś powodów wiemy, gdzie chcemy się wyświetlić, na przykład, nie wiem, tylko na Instagramie, no to musimy sobie wybrać przede wszystkim na jakich platformach chcemy siedzieć i w jakich miejscach tej platformy. To jest raczej w późniejszym etapie, albo musimy mieć intencję, że chcemy być w konkretnym miejscu. W większości sytuacji tak naprawdę zaczynamy i tak od umiejscowienia takiego automatycznego, chociaż raz radzę wejść jednak w to ręcznie i sobie zobaczyć, co tam w ogóle jest, gdzie my się możemy pojawiać, ponieważ czasami rzeczywiście ma to sens. Na przykład robimy promocję tylko i wyłącznie postów na Instagramie. No to wtedy wiadomo, że zostawiamy Instagram. Ja wracam do automatycznego ustawienia. No i mamy coś takiego jak optymalizację wyświetlania. Jeszcze proszę pamiętajcie, że w zależności od celów reklamowych te opcje mogą być różne. Przede wszystkim tutaj mamy aktywność związaną z postem. I to jest całkiem spoko, bo no pod to chcieliśmy się optymalizować. W celu ruch na przykład, tylko teraz nie pamiętam, czy w tym miejscu, czy na innym etapie, możemy na przykład wybrać, czy naszym celem jest kliknięcie w link, czy wyświetlenie strony docelowej. Przy czym na przykład wyświetlenie strony docelowej to jest lepszy pomysł. Nie? Wydaje mi się, że teraz mamy całkiem fajnie ustaloną grupę, zrobiliśmy sobie medytację, więc możemy wpisać, że to jest na przykład zainteresowanie medytacja, gorzów Wielkopolski plus zachodniopomorskie, kobiety i jeszcze damy przedział wieku. Tutaj wchodzimy znowu do nazewnictwa, które sobie często robię. 20 do 44, ja lubię mieć tak nazwane te zestawy reklam, bo wtedy wiem czym które są, gdybym miał inne zainteresowania to dałbym je inaczej. Znowu zresetujemy datę rozpoczęcia, budżet ustaliliśmy, wybraliśmy grupę, wybraliśmy miejsce, w którym się mamy reklamować, wszystko się nam pięknie zgadza. No to lecimy dalej. Jesteśmy teraz na poziomie reklamy. Oczywiście możemy to nazwać w zależności od tego czym co jest. To może być na przykład post, grafika, karuzela w zależności od formatu, od tego co my chcemy sobie znowu sobie w zasadzie pokazać, bo tego nie widzą nasi odbiorcy. Ym, nazewnictwo jest dla nas jako osób zarządzających po prostu całym tym bałaganem. No i cóż tutaj się dzieje? Mamy kilka opcji. Po pierwsze w sekcji tożsamość musimy wybrać właściwą stronę na Facebooku i powiązane z nią konto reklamowe. Aby nie było sytuacji, że robimy sobie reklamę i kurczaki reklamujemy zupełnie nie to, co trzeba, czyli inny fanpage. To się może zdarzyć, jeżeli takimi fanpage'ami większej ilości zarządzamy. Przy czym, jeżeli wybierzemy stronę na Facebooku, to konto na Instagramie, jeżeli jest powiązane ze stroną, wskoczy sobie tutaj samo. Idąc dalej mamy coś takiego jak konfiguracja reklamy i mamy tutaj jak zwykle kilka opcji. Możemy i dwie najczęstsze, z których będziemy korzystać, użyć istniejącego posta, tak zrobimy to chwilę, za chwilę, ale dużo częściej będziemy tworzyć reklamę od zera. Natomiast ja się skupię w tej chwili na części pierwszej, później pokażemy tworzenie reklamy od zera. Kiedy używamy istniejącego posta, to widać co się dzieje dalej. Jest coś takiego jak materiał reklamowy. Klikamy tutaj po prostu wybierz post. Znowuż zostaniemy gdzieś przeniesieni, a zostajemy przeniesieni do wyszukiwarki postów z naszego fanpage'a. Możemy taki post sobie wybrać, zrobić kontynuuj. Jak widać, mi się wykasowało kilka, kilka błędów tak naprawdę, bo nagle jest podgląd reklamy włączony. To jest też ciekawa funkcja, bo widzimy jak ta reklama będzie wyglądać w różnych mediach albo raczej w umiejscowieniach. I to jest jakby podstawowa forma, tak? Czyli po prostu lecimy, dodajemy post, który, który mieliśmy gdzieś w zanadrzu i go promujemy. Czasami jest tak, że jeżeli post nie jest w reklamie, a jest grafiką, to możemy dodać do niego jeszcze przycisk, który na przykład będzie kierował do strony docelowej i to jest całkiem spoko. Nie? Natomiast to, co jeszcze mamy do zrobienia za każdym razem, to jest uruchomienie monitorowania w witrynie. Mój piksel w tej chwili jest nieaktywny, bo to jest konto testowe. Natomiast tutaj powinny się pojawić piksele, które są powiązane z naszym kontem reklamowym. I dlaczego to jest ważne? Ponieważ gdybyśmy kierowali ruch na stronę internetową, na przykład w takim celu jak wyświetlenie strony docelowej, to właśnie na bazie zdarzeń piksela Facebook będzie wiedział, że takie coś miało w ogóle miejsce, więc ten piksel musimy dodać i wtedy już nam się robi całkiem fajnie. A chcemy zrobić, żeby było w ogóle mega fajnie i mieć wszystko tak jak trzeba, to jeszcze zbudujemy parametr URL. O UTM-ach teraz za bardzo nie będę mówił, natomiast chodzi o to, żeby w Google Analytics rozróżnić ruch z Facebooka, który przyszedł jednak z kampanii reklamowych. Ja to robię najczęściej w ten sposób, że wpisuję, że to jest Facebook i Ads, czyli jako reklama. Część osób wpisuje tutaj CPC, cost per click. Natomiast ja preferuję ads, dlaczego to nie ten temat, jeszcze nie dzisiaj. No i możemy też wpisać, co to jest za rodzaj kampanii, na przykład, nie wiem, promocja, fanpage. Jak go nazwiemy, to jest też tylko i wyłącznie dla nas. Natomiast ten parametr nam się pojawi i utm -y, to są te takie dziwne, dodatkowe rzeczy, które widzimy czasami w adresach stron internetowych, które są właśnie czytane przez Google Analytics. Przyjmijmy, że w tej chwili mielibyśmy gotową kampanię z postem i możemy ją wrzucić do promocji. To tworzenie reklamy od zera. I tutaj też mamy pewne fajne możliwości, w zależności też od tego, jaki cel reklamowy sobie wybierzemy. I powiem szczerze, za chwilę zmodyfikuję ten cel. Na jednak ruch. Widzicie, że da się to jeszcze zmienić. W przypadku kampanii aktywnej się nie da. A to tylko i wyłącznie dlatego, że będziemy mieli po prostu więcej opcji tworzenia reklamy. Kiedy mamy aktywność związaną z postem, to w zasadzie możemy dodać tylko grafikę i to jest dość nudne. Natomiast kiedy tworzymy reklamę wycelu, na przykład ruch albo konwersję, to możemy sobie też wybrać co najmniej drugą opcję, bądź też nawet jedną spośród trzech opcji, takich podstawowych. Pojedynczy obraz bądź film to jest absolutna podstawa, czyli mamy po prostu grafikę, dodajemy opis i yy, jest fajnie. Mamy też format, którym jest reklama karuzelowa, czyli takie po prostu kafelki, które sobie ladają. Tutaj mi akurat ściągną cokolwiek ze, ze strony, jakąkolwiek grafikę Facebook, natomiast ona jest spoko, kiedy chcemy bardziej zaprezentować jakiś produkt, albo mamy do pokazania kilka produktów, albo opowiadamy dosłownie tymi kafelkami jakąś historię. To jest całkiem fajne. No i ostatnią opcją jest kolekcja. Kolekcja to już jest zupełnie inna forma reklamy, w której tak naprawdę. Tworzymy reklamę widoczną, albo inaczej taką, którą się odpala tylko i wyłącznie na komórce. W szczególności, kiedy tworzymy reklamę sklepów internetowych. Natomiast, jeżeli mam być szczery, najczęściej wykorzystamy. Ten format reklamowy bądź też reklamę koruzelową. Kolekcję raczej rzadziej, ponieważ przy, przynajmniej na początku, jak testujemy pewne rzeczy, to i tak będziemy korzystać z tych dwóch. Kolekcje są już troszeczkę bardziej zaawansowane, ale są też bardzo, bardzo spoko. No i mamy jeszcze dynamiczne formaty reklamowe, to się tyczy tak naprawdę sklepu, gdzie tworzymy reklamę na bazie naszego katalogu produktów, czyli też już bardziej taki temat zaawansowany pod e-commerce. Ale e, jesteśmy tutaj w pięknym miejscu. Dodałem multimedia jeszcze wywalę to zdjęcie, bo to jakby mniej ważne. Dodam zdjęcie jeszcze raz, jakikolwiek obraz. Teraz będzie ładna pani. I co tutaj nam się pojawia tak naprawdę? Generalnie jak dodajemy multimedia, to Facebook już chce, żeby te nasze multimedia były fajnie dostosowane do różnych miejsc, tak? Ja przeważnie w tym miejscu robię oryginalny obrazek, który najczęściej jest kwadratem po prostu kwadratem, obok 1080x1080 pikseli albo troszeczkę nawet w większej rozdzielczości i później to modyfikuję. Za chwilę Wam pokażę jak. Nie pozwalamy na ulepszenia, zostawiamy jak jest. To co fajnie jest sobie ewentualnie zrobić, to zmodyfikować to, czyli grafikę, która ma się nam pojawiać w Stories, w relacjach. Też nie ma żadnego problemu, najlepiej z tej sytuacji taką grafikę sobie po prostu przygotować oddzielnie albo ją przyciąć. Jeżeli ją przytniemy, no to wiadomo, że troszeczkę możemy stracić na, na jakości, ale będzie ta grafika się lepiej w tamtym miejscu po prostu nam wyświetlała. Czy musimy to robić? Szczerze mówiąc, na początku nie, na początku starczy zwykła kwadratowa grafika i będzie naprawdę fajnie. Natomiast jeżeli już tworzymy kampanię, która ma polatać dłużej, to warto zrobić dwa formaty reklamowe, czyli grafikę w kwadracie i w takim HD w pionie, czyli typowo pod relacje. Co my tu mamy dalej? Wybrałem ruch, nie bez powodu, bo mamy więcej opcji. Przede wszystkim mamy podstawowy tekst, i jak widać możemy dodać ich kilka. To jest fajne. Tekst podstawowy się pojawia nad naszą grafiką bądź zdjęciem, albo nawet filmem. I e, absolutny to jest szczosik, że możemy dodać kilka takich tekstów, ponieważ one są później w pewien sposób rotowane przez Facebooka i on tworzy sobie takie, jakby to nazwać e, testy ABC, czyli sprawdza, które kombinacje działają najlepiej. To samo toczy się nagłówku. Nagłówek to jest to, co widzimy tutaj jako napis teraz Szymon Głogowski. To jest nagłówek. Możemy znowu zrobić kilka, czyli najczęściej tutaj mamy jakieś call to action, na przykład, nie wiem, zapisz się na konferencję, zapisz się teraz, być może jakaś tam strzałeczka. Generalnie to, co my tutaj damy, to już jest kwestia tego, jak tworzymy całą kreację reklamową. Mamy też opis, który jest opcjonalny i ten opis pojawia się pod nagłówkiem, czyli tutaj się pojawi i on niestety nie jest widoczny wszędzie. Więc generalnie najważniejsze treści walimy w nagłówku, Walimy w opisie, i też u góry tego opisu, żeby po prostu był on widoczny, i wybieramy też, oczywiście, sobie przycisk, bądź też dokąd my kierujemy teraz ten ruch. Będziemy kierować na moją stronę internetową. Ok, i w tej chwili też możemy zmienić. Przycisk na przykład, na no nie wiem, pobierz, skorzystaj z oferty zgodne z tym, co mamy generalnie w intencji w tym tworzeniu naszej reklamy. Tutaj już w tej chwili widać, że tych opcji jest naprawdę, naprawdę sporo, ale to, co my musimy zapamiętać, tak? Jeżeli tworzymy zwykłą kampanię na aktywność, no to najczęściej to będzie wybrany post z naszego Facebooka, tak jak robiliśmy to w pierwszym przypadku. Jeżeli będziemy korzystać z celów ruch, bądź konwersję no to już to wygląda troszeczkę jak widać inaczej, opcje są bardziej rozbudowane. No ale nasza rola jako reklamodawców tutaj najważniejsza jest taka, żeby mieć świetną grafikę, która po prostu przykuwa wzrok i jesteśmy w stanie od razu człowieka tą grafiką w pewien sposób złapać, po to żeby od nas po prostu za chwilę kupił. No, i w zasadzie to jest koniec. W ten sposób tworzymy reklamę. Wiem, że tego było sporo, ale ostatnie co musimy zrobić, to opublikuj. Zobaczymy, co, co mi zrobi, właśnie Facebook. Opublikowano elementy. Ja zamknę całe to okno. Cofnę się do kampanii. Jak widać, jest to wersja robocza, tylko pojawił mi się brak reklam. Czasami takie rzeczy są się zdarzają. Widzę nieaktywne reklamy. Więc tutaj był albo błąd albo Facebook czegoś nie ogarnął dlatego wchodzę jeszcze raz i odświeżam ten interfejs niestety czasami się potrafi w ten dziwny sposób zamulić i teraz jest to reklama w trakcie weryfikacji. Czyli to jest ten status który mówi o tym że reklama już została przez nas włączona ale jeszcze nie jest uruchomiona przez Facebooka bo Facebook sprawdza czy ona jest po prostu zgodna z założeniami i regulaminu najzwyczajniej w świecie. Ja w tej chwili tą reklamę po prostu wyłączam żeby mi nie pobrała dany kasy z karty, która jest niepodpięta, bo to jest dla bezpieczeństwa mojego konto testowe. Wiem, że było sporo, natomiast e, pokażę Wam jeszcze jedną krótką rzecz, mianowicie jak można łatwo zarządzać taką kampanią. Wejdę w edycję tej kampanii i teraz uwaga, gdybym chciał zrobić drugą kampanię i przetestować inną grupę odbiorców, zrobiłbym tak. Kliknął ten piękny przycisk i zrobił powiel. W ten sposób tworzy mi się druga kampania z dopiskiem kopia i mogę ją sobie spokojnie zmodyfikować, czyli na przykład przetestować inną grupę odbiorców, bądź też zrobić po prostu nową reklamę. Jest to szalenie wygodne, ponieważ przyspiesza nam bardzo mocno pracę w menedżerze reklam. I to by było, jeżeli chodzi o naszego menedżera reklam. Na tyle. Myślę, że to naprawdę dość. Jak widać, tworzenie kampanii reklamowych. Mechanicznie nie jest aż takie trudne. Wiem, że tych informacji było troszeczkę, i to jest jak najbardziej normalne. Kiedy wchodzimy w ten system reklamowy, widzimy panel, dziwny, nie zawsze intuicyjny, czasami wręcz antyintuicyjny, no to możemy się w tym wszystkim pogubić. Natomiast to nie jest takie złe. Im więcej godzin spędzamy tworząc reklamy, jest po prostu nam łatwiej, nawet jeśli Facebook znowu wprowadzi jakieś zmiany, o które naprawdę nikt nie prosił. Nikt ich nie oczekiwał i nikt ich nie chciał. Ale takie zmiany też się niestety zdarzają. Dość często. I nie mam na nie wpływu. W każdym razie, jeżeli chcesz się nauczyć więcej na temat reklamy na Facebooku, to zapraszam na mój kurs online. On za chwilkę będzie bardzo mocno rozbudowany, właśnie o takie schematy krok po kroku. Ja wiem, że schematy no, są dość ogólne, ale powiem szczerze, lepiej je mieć niż ich nie mieć i walić zupełnie po omacku. Robiłem po omacku, wydałem naprawdę dziesiątki tysięcy, żeby nauczyć się tego, co wiem teraz. I to też jest normalne, trzeba czasami naprawdę trochę kasy wydać, żeby się czegokolwiek na temat systemu reklamowego albo ogólnie czegokolwiek w życiu nauczyć. Tymczasem życzę Wam już udanego dnia. Mam nadzieję, że ten materiał był spoko. Jeśli był spoko, to oczywiście dajemy kciuk w górę, subskrybujemy kanał, aby YouTube wiedział, że tutaj są poważne, mądre rzeczy, a nie jakieś totalne głupoty, które można olać. To cóż... Trzymajcie się i cześć.